Konrad, czy słyszałem, jesteś już tutaj prawie miesiąc. Tak jest. Z tego co wiem, obecnie chodzisz na studia, na pewne zajęcia, na których studiujesz pewne aspekty kultury, filozofii Indii. Czy mógłbyś coś powiedzieć, jakie to są przedmioty i coś opowiedzieć o tym, co w tej chwili, czego w tej chwili się uczysz? Namaste. Tak, przyjechałem do Vrindavany 10, a w zasadzie 11 października, 5 dni przed rozpoczęciem się miesięcznego, corocznego festiwalu o nazwie Kartik Masa, albo Damodar Masa. Jest to miesiąc poświęcony wielbieniu Kryszny, w jego aspekcie jako dziecięcia, tutaj właśnie we Wradzy, we Vrindavanie. Po tygodniu czasu, 16 października, udałem się do Instytutu o nazwie Jiva, który prowadzony jest przez jego świątobliwość doktora Satya Narayana Das Babajiego Maharaja, który również czasami odwiedza Polskę, ma w Polsce różne wykłady o Ajurwedzie i filozofii indyjskiej i prowadzi szereg różnych wykładów na terenie całego świata, głównie w Ameryce, na uniwersytetach tamtejszych. I ten cel mojej wizyty tegorocznej jest taki, ażeby po wielu latach ponownie zasiąść na ławie szkolnej i dokończyć pewien projekt życiowy, jaki miałem około 30 lat temu. Czyli aby wreszcie nauczyć się pisać, czytać i mówić w sanskrycie. No ale mówią, że nauka sanskrytu to 12 lat ciężkiej pracy. Czy to nie jest trochę szalony pomysł? Możliwe, że jest szalony pomysł, ale powiedziane jest tak, że ciężką pracą można wiele osiągnąć. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych planów, ażeby wybierać się gdziekolwiek. Chcę pozostać jeszcze na tym świecie, więc nie planuję jakiegoś zejścia, więc 12 lat nie wydaje się jakąś straszną alternatywą. W związku z tym myślę, że jest to albo będzie czas dobrze spędzony i po miesięcznym okresie studiów widać, że to funkcjonuje, ponieważ po miesiącu jestem w stanie w zasadzie bezproblemowo odczytywać teksty sanskryckie, orientować się w gramatyce, jak również recytować pewne sutry, czyli takie formuły, które znajdują się w pismach wszelkiego rodzaju, filozoficznych czy objawionych. Jakie masz przedmioty? No bo tam z tego co mówiłeś mi wcześniej są w sumie cztery lekcje w ciągu dnia. O czym są te lekcje? Czyli jakie przedmioty są? Nawet dzień zaczyna się od lekcji sanskrytu, które początkowo mieliśmy z szefem instytutu, czyli z Satya Narayana Das Babajim. I nauka była prowadzona z jakiegoś podręcznika amerykańskiego. Jednakże po trzech tygodniach zmieniliśmy profil i zaczęliśmy studiować według 16-wiecznej metody opracowanej przez jednego z naszych wielkich świętych, Sri Jiva, Jiva Goswamina. I to się nazywa Harinama Vyakarana. Jest to typ nauki sanskrytu polegający na tym, że uczysz się języka i gramatyki sanskryckiej, ucząc się jednocześnie filozofii wiśnuickiej, ponieważ to wszystko jest ładnie wkomponowane w ten system nauczania i na przykład 14 pierwszych liter alfabetu nazywa się Sarveshwara, czyli można powiedzieć, to są
pełni Iśwarowie, czyli jakby przez przejawienia Iśwary, czyli Boga. Kolejnych 10 to są Das Avataras, czyli 10 awatarów, 10 różnych przejawień Boga, i w podobny sposób inne nazywają się Vamana, które odnoszą się do jednej z inkarnacji Boga, to nazywa Vamana, inne nazywają się Trivikrama, które są z kolei nazwą i inną nazwą Boga tutaj w Wisznuizmie. I w ten sposób całe spektrum języka i gramatyki jest nauczane w ten sposób w oparciu o pewną korelację, a w zasadzie nie pewną, tylko pełną korelację z filozofią wisznuizmu w linii Gaudia. Rozumiem, a to jest pierwszy przedmiot, a drugi? To jest pierwszy przedmiot. On trwa około godziny czasu, dokładnie 50 minut. Później mamy 10-minutową przerwę. Następnym przedmiotem są yoga sutry Patanjalego. I przez pierwsze 3 tygodnie wykładowcą był profesor Edwin Bryan z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który napisał intrygującą książkę o Yoga Sutras ze swoim własnym komentarzem, i w oparciu o te jego komentarze zajęcia były prowadzone. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ nauczyciel jest kompetentny, nauka jest postępuje zgodnie z planem. Nie jest to takie trudne, jakby się wydawało, a ważne z tego względu, że podobnie jak w przypadku Harinama Jakarany, tutaj również staramy się w Yoga Sutrach Patanjalego znaleźć korelację z naszą praktyką wisznuizmu Gaudiya. Właśnie, bo to jakby Yoga Sutry na Zachodzie to jest jeden z tych najbardziej znanych tekstów, zwłaszcza w kręgach zbliżonych do jogi. Tej jogi takiej rozumianej przez jako asany. Tak, oczywiście. I tam wiele osób studiuje, no, mówi się, że to jest ta klasyczna joga. Właśnie Yoga Sutry Patanjalego, też mamy to polskie tłumaczenie, jak się nazywa? Leona Cyberana. Leona Cyberana. 72 roku. No i tak z jednej strony się mówią, że to jest taki tekst trochę z joga klasyczna, ale tak naprawdę wiemy, że zarówno autor, czyli Patanjali, jest uznawany za inkarnację Anantaszeszy, czyli tego, który utrzymuje świat w mitologii czy w teologii wisznuickiej. Sam twórca, czy ten nauczyciel, który rozpowszechnił nauki, czy yoga sutry i samą jogę, czyli Krishnamacharya, pochodził z linii wisznuizmu, czyli tego wisznuizmu, który dominuje na południu Indii. Tak. Więc jak możemy ten tekst, który wydaje się jest ten aspekt teologiczny czy teistyczny, jest pominięty, jak możemy tam odkryć te elementy teistyczne w tym tekście, w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś? No, można określić w ten sposób, że w zasadzie yoga sutry rozpoczynają się od takiego wersetu, od pierwszej sutry, który jest, brzmi następujące: Citta, Vritti, Nirodha. To tłumaczenie oznacza, że celem do osiągnięcia poprzez praktykę medytacji jest uciszenie citta vritti, uciszenie niespokojnych fal umysłu. Później w rozdziale drugim sutry od 23 do 27 mówią wyraźnie o tym, że Iśwara, czyli ten osobowy Bóg Patanjalego, znajduje się poza wpływem przestrzeni i czasu. W związku z tym yoga sutry są w istocie kierunkiem teistycznym.
jakkolwiek pierwsze wrażenie dla osób nieobznajomionych z tematem może wydawać się, że jest to sekularne, że jest to świeckie, ale w istocie nie, ponieważ Iśwara, koncept Iśwary, tego osobowego Boga u Patanjalego jest absolutnie teistyczny. I teraz te sutry od 23 do 27 mówią o tym, jak praktykować medytację, aby osiągnąć Iśwarę, aby osiągnąć Pana. No tam jest taki, ja nie pamiętam, która sutra, być może to jest ta jedna z tych, które powiedziałaś, ona mówi, że należy się podporządkować. Iśwara Pranida Hanada, to bodajże to jest, chyba idzie. No to jest właśnie ta rozdział, część, rozdział drugi, sutra 23. Tak, i tam jest też takie drugie, w kolejnej chyba sutrze, albo w którejś kolejnej jest takie stwierdzenie, że Iśwara Japa. Dokładnie, to jest ta sutra 27, myślę, która zamyka tą sekwencję, powiedzmy, która wyraźnie wskazuje na teistyczny charakter i na pewną praktykę. Otóż powiedziane jest, że właśnie to powtarzanie imienia Iśwary, no właśnie, ta dżapa tego imienia właśnie, Iśwary. Czym jest dżapa? Dżapa jest powtarzaniem jakiejś sentencji, jakiejś mantry, zazwyczaj świętego imienia na koralach medytacyjnych, albo w jakiś inny sposób, który zakłada pewną powtarzalność, powiedzmy, która rozciąga się przez tej praktyki, która rozciąga się przez jakiś określony okres czasu. Godzinę, dwie, dzień i noc, całe życie. I w zasadzie ta sutra 2.27 mówi o tym, że ta praktyka ma się rozciągać przez całe życie i nie wolno jej w zasadzie nigdy przerwać, ponieważ się przerwie, więc niejako przerywa się ten strumień. Tak w zasadzie poważna praktyka ma być nieustanna. I tak jak się to mówiło w Zen, praktyka jest oświeceniem, oświecenie jest praktyką. No bo to właśnie tak mówi, że w Indiach jest ten powtarza się coś jak mantrę, czyli się tak klepie bezmyślnie, ale czy nie wiem. No to czy jest możemy... nasza europejska konotacja albo zachodnia, ponieważ mówimy z pozycji starszego brata, czy z naszej z pozycji bardziej rozwiniętej, jak nam się wydaje, cywilizacji. Także jest to spłaszczenie samego określenia mantra, ponieważ mantra jest powtarzaniem pewnej formuły magicznej w celu oczyszczenia umysłu. Ale też mamy, czy nie wiem, czy to możemy porównać do takiej, w Polsce mamy tą tradycję, nie wiem, już powtarzania świętego różańca, albo mamy tą modlitwę jezusową też, nie wiem, czy to jest tak, można to powiedzieć, że to jest w pewnym sensie podobne lub tożsame, że to jest jedna i ta sama praktyka, tylko wywodząca się troszkę z innej tradycji, z innego kręgu kulturowego. Tak, i tak, i nie. Nie, dlatego że cel jest zupełnie inny, a tak, dlatego że jest to podobne do formuły modlitewnej, jaką odbywa się na różnego rodzaju różańcach czy w koronkach w katolicyzmie. Dlaczego nie? Dlatego że ta praktyka w Yoga Sutrach ma doprowadzić do pozbycia się różnych nieczystości, różnych klesza, różnych rzeczy, różnych cech charakteru, czyli różnych sposobów postępowania, które uniemożliwiają osiągnięcie wewnętrznej równowagi, wewnętrznego spokoju i tym samym wglądu w swoją prawdziwą naturę. Patanjali opisuje te klesza, prawda? Tam w tekście, ale czy... To jest taki zwrot chyba w siódmej sutrze z pierwszego rozdziału, który mówi, że na czym polega ta praktyka, że ona jest kliszta. I
To są dwa słowa połączone poprzez reguły sandy w jedno. I chodzi o to, ażeby odróżnić to, co jest kliszta, czyli to, co jest czyste i prawdziwe, od tego, co jest aklista, czyli to jest przeciwnością tego. To jest to, co po angielsku powiedział impediment, czyli przeszkodami na ścieżce osiągnięcie tego wewnętrznego spokoju, równowagi i samadhi, bo celem w Yoga Sutrach jest samadhi, prawda? Ponieważ ta nirodha z pierwszego sedu oznacza po prostu przebywanie bezustanne w stanie samadhi. Samadhi jest celem Yoga Sutra Tańczylego. Czyli inaczej mówiąc, to, co jakby niepokoi umysł, co niepokoi naszą świadomość, odsuwa naszą uwagę od tej praktyki, czyli tego Ishvara Japa, to są te klesza, czyli te przeszkody. I teraz one są jakoś tam sklasyfikowane, opisane, tak jest. Zdiagnozowane, określone i jakby praca polega na tym, żeby zdać, no, ta praca wewnętrzna, że zdać sobie z ich istnienia sprawę i... A to jest niezbędne, ponieważ jeśli nie zaakceptujemy i tego jako punktu wyjścia, więc nasza praktyka będzie niemożliwa. To jest punkt wyjścia. Musisz zaakceptować to, jeśli chcesz kroczyć tą ścieżką. Że... I tam są te rzeczy na początku pierwszego rozdziału, chyba w pierwszych sutrach, bodajże cztery takie przeszkody są tam wymienione, które nam przeszkadzają w osiągnięciu tego samadhi. I one muszą zostać, to są te właśnie klesze, czyli to jest tym członem klista, co jest tym członem aklista, w tym słowie klista, aklista, i jak to zostanie usunięte, no wtedy mamy pełny wgląd i wtedy możemy przebywać w tym stanie samadhi. No to tak, no, ta tradycja bengalskiego wisznuizmu, w której praktykujesz, też ma swoich nauczycieli, którzy opisują pewne przeszkody na drodze, w praktyce medytacji, czy w praktyce japa, czyli powtarzania świętego imienia, które uniemożliwiają wejście w ten stan skoncentracji, takiego pełnego skupienia, czyli samadhi. Jak się mają te opisy tych aczariów, czy nauczycieli właśnie z tej tradycji do tych klesz, przeszkód, które opisuje Patanjali w swoich sutrach? No, w sumie są to te same zjawiska. Inaczej opisane, inne słownictwo jest użyte, ale zjawisko albo natura tego zjawiska jest taka sama. No bo mówię, że to jest tak, te wykłady są właśnie w kontekście nauk czy teologii Gaudiya Vishnuizmu. Tak, ponieważ my jesteśmy Vishnutami Gaudiya i Jiva Instytut, albo Instytut Jivy, jest instytucją wisznuicką, w związku z tym nie mam żadnego interesu w tym, żeby w jakiś sposób propagować nauki Patanjalego, jeśli miały być one oderwane, jeśli nie miało być jakiegoś kontekstu wisznuickiego. Otóż Babaji, który jest szefem tej instytucji, uznał, że dobrze jest dla praktykującego wisznuizm bengalski Sabhaki, zapoznał się z tymi technikami, dlatego zaprosił Advaita Dasa albo profesora Edwina Bryanta, żeby poprowadził ten kurs. I on go prowadził przez 3 tygodnie, a po nim jeden z jego amerykańskich uczniów z Nowego Jorku prowadzi dalszą treść, ponieważ w tej chwili w zachodnim świecie jest znowu wielki jakiś boom na tą klasyczną jogę i sam w Nowym Jorku, jak nas poinformowano, jest chyba z 50 albo 60 różnych dobrze prosperujących, dobrze się mających szkół jogi albo tego, co byśmy nazwali Radha jogą albo Ashtanga jogą. Tego typu nurty w tej chwili są bardzo w Ameryce Północnej chodliwe i popularne. Ale to jest tak, że to jest to, co w Polsce mamy te studia jogi, kluby jogi, tam gdzie ludzie chodzą, praktykują jogę, robią asany, to są analogiczne miejsca, takie podobne w jakiś tak, sposób? Tak, jak najbardziej, dlatego że ten
to wezwanie do zdrowszego trybu życia stało się na wiele sposób bardzo ważne i aktualne no, i stanowiło, utworzyło odpowiedni grunt właśnie do tego, że te różne instytucje zajmujące się różnymi typami jogi po prostu florują bardzo. No pewnie, mam nadzieję, że u nas też z czasem jakby oprócz zainteresowania samymi asanami, tym aspektem zdrowotnym, ludzie zapragną poznać trochę więcej, głębiej jakby tą ezoteryczną część jogi, nie tylko tą fizyczną. Także miejmy nadzieję, że idąc śladem naszych amerykańskich przyjaciół, te rzeczy też nas w Polsce będą w Polsce bardziej popularne. No tak, po powrocie do Polski będziemy próbowali w jakiś sposób propagować to, czego nauczyliśmy się tutaj. No dobra, no to mamy tak. Pierwszy przedmiot sanskryt, drugi przedmiot Yoga Sutry Patanjalego. Co jest trzecie? No, trzeci przedmiot to jest Navya Nyaya, albo inaczej po polsku Nowa Nyaya. Nyaya, a w zasadzie Nyaya i Vaisheshika to jest jeden z systemów filozofii indyjskiej, gdzie Nyaya oznacza logikę, a Navya w sensie klasycznym, natomiast Navya Nyaya oznacza taką tą samą logikę, która jest która funkcjonuje aż po dzień dzisiejszy, począwszy od XIII-XIV wieku w Indiach, a szczególnie w Bengalu, a szczególnie w Nawadwip, które w XIV wieku było taką stolicą tej indyjskiej Navya Nyaya. I jeśli jest pewny kontekst również połączony z naszą tradycją, ponieważ pan Chaitanya Mahaprabhu, twórca i propagator Gaudiya Vaishnavizmu, był uznanym profesorem tej Navya Nyaya. W tym swoim pierwszym okresie życia. Tak jest. Czyli jakby powrót do korzeni naszej tradycji. Tak, otóż pogląd Satya Narayana Das Babadziego jest taki, że chcąc prowadzić jakieś rzeczową dyskusję na temat wisznuizmu bengalskiego, trzeba mieć pewne obeznanie w tym, jak ta Navya Nyaya, jak ta logika nowoczesna indyjska jak działa, jaka jest jej historia i jakie ona odbiła piętno na filozofii indyjskiej od tego swojego okresu powstania, czyli od XIV wieku aż po dzień dzisiejszy, ponieważ jest to dyscyplina nauki medyjskiej, która jest praktykowana po dzień dzisiejszy w różnych kręgach naukowych w Indiach. Znaczy rozumiem, że tak, że jeżeli chcąc poznać tradycję duchową jakąś Indii, akurat w tym przypadku mówimy o wisznuizmie bengalskim, czy wisznuizmie Gaudiya, żeby ją we właściwy sposób zrozumieć, należałoby poznać też szerszy kontekst, czyli tak, też jakby tą filozofię indyjską, sposób myślenia, pewien rodzaj dowodzenia, czy przedstawiania dowodów, pewien rodzaj logiki, którą to się posługuje, także pewnym rodzajem, oczywiście zawsze są jakieś odnośniki do jakichś pism świętych, czy tekstów świętych, absolutnie, według jakiejś hierarchii, w związku z tym należy poznać tą strukturę, absolutnie, żeby właściwie się w tym poruszać. Absolutnie, dlatego że wszyscy ważni w naszej tradycji są pisma objawione i jest wielu komentatorów tych pism objawionych. I ci wszyscy komentatorzy to były osoby wykształcone na przestrzeni wieków, z których każdy był jakimś autorytetem w logice, ponieważ na gruncie filozofii indyjskiej nikt nie może być poważnie traktowany, jeśli chce prowadzić dyskusję na tematy teologiczne czy filozoficzne, jeśli jest na podstawie prowadzenia we właściwy sposób dyskusji czy debat,
i ten nawian jaja umożliwia poznanie zasad, jakie kierują właściwym prowadzeniem debaty, która oparta jest na racjonalnych przesłankach. Ale racjonalnych zgodnie z tym systemem, w którym się posługujemy. Jak oczywiście. Jak najbardziej. Nieracjonalnym w sensie zachodnim, racjonalistycznym. Takim. Nie. To jest inna racjonalność. To jest ta racjonalność, która mówi o tym, że dzięki jaj, czyli nawian jaj, możemy w sposób racjonalny udowadniać istnienie absolutu, istnienie Boga, opierając się na obserwacji pewnych prawideł, które funkcjonują w tym świecie, ponieważ według tej naszej filozofii ta rzeczywistość materialna nie jest oderwana od jakiejś większej całości, tylko jest jej częścią. I Boga, Jego istnienie, Jego przejawy można zrozumieć, zrozumiawszy ten świat, który jest Jego ekspansją. I w ten sposób dostanie się niejaką inferencję, czyli pewne wskazanie na to, co jest przyczyną. Także tym trzecim przedmiotem, jakim się zajmuję, to jest studiowanie tej nawian jaj. To jest to fascynujące, jak najbardziej. Wymaga dużego napięcia uwagi, ponieważ jest to dyscyplina bardzo techniczna. Jednocześnie jest to atrakcyjne, ponieważ Babaji Maharaj, który prowadzi te zajęcia, wszystkie wyjaśnienia pisze w sanskrycie, także nadal uczymy się sanskrytu. Nie ma tylko, że mówimy po angielsku i wszystko jest wyjaśnione w angielsku, tylko jeśli podaję jakiś przykład, więc pisze wszystko w sanskrycie i w ten sposób my dalej pogłębiamy swoją wiedzę, patrząc na niego, jak on to robił, uczymy się dalej, jak pisać i on objaśnia pewne zawiłości językowe. W ten sposób korzyść jest na kilku płaszczyznach. A wiem, bo studiowałeś też starożytną tam archeologię śródziemnomorską, czyli miałeś pewnie do czynienia z tą logiką i filozofią Grecji. Nie wiem, czy to można jakoś porównać do tego kręgu myśli? Tak, jak najbardziej. Można powiedzieć, że sama Niaja, a później Nawia, Niaja, ten obecnie funkcjonująca gałąź Niaji, ma mocno oparcie w teoriach atomistycznych Demokryta z IV wieku przed naszą erą, takiego filozofa, któremu przypisuje się opisanie istnienia atomów, bo to pierwszy atomista, no i oczywiście poeta rzymski Lucrecius drugiego wieku przed naszą erą był również przedstawicielem tej atomistyki Demokryta, także jest to w jakiś sposób podobne, ponieważ Niaja mówi o tym, że istnieją pewne takie niepodzielne małe cząsteczki, które nazywają się Anu albo Param Anu i one są niejako jakby samoistne i to jest podobne do teorii Demokryta i Lukrecjusza, którzy mówią o tym, że te ich atomy były w jakiś sposób samoporuszające się, miały jakby takie wirniki, które powodowały, że one się poruszały w przestrzeni. Także wydaje się, że istniał przepływ informacji w czasach antycznych pomiędzy Grecją a Indiami. I oczywiście są pewne podania, które mówią o tym, że tak było. Mówi się o tym, że Pitagoras był w Indiach i że nauczyciel Demokryta Leukippos przywiózł tą naukę o atomach
odbyciu swojej podróży do Indii, no ale nie mamy na to, nie mamy na to historii filozofii zachodniej niezbitych dowodów, jednakże jest to teoria, która była popularna pod koniec XIX wieku i przez większość XX wieku i ma do dnia dzisiejszego wielu zwolenników.